Przed wami za chwilę mega spektakularne wydarzenie. Pięknie, cudownie ubrane, wyszykowane, z makijażem, z fryzurami. Miałem przyjemność popatrzeć na to, co właśnie w tym momencie przed wami. Piękny pokaz mody, zapraszamy modelkę numer jeden, panią Władysławę. Zapraszamy serdecznie. Pani Władysława prezentuje długą, jedwabną suknię w beżowym kolorze z dodatkiem koronki bawełnianej. Wielkie brawa dla pani Władysławy, prosimy. Co za gracja, co za seksapi. Pięknie i pozdrowiła publiczność. Super. Pani Władysława wystąpiła dla nas z wielką gracją. Jeszcze dajcie brawa dla pani Władysławy. Wiecie, jakie dla tych pań to jest przeżycie? To jest rewelacyjna chwila. Cieszę panią Anię, która prezentuje leniany komplet w kolorze cappuccino, produkcji włoskiej. Do tego elegancka bluzeczka z żorżety z akcentem w koniczynie. Wielkie brawa dla pani Ani. No Mediola, normalnie na Wolnicy Mediola w tym momencie. Cudnie, bardzo dziękujemy pani Ani. Super. A w boksach przygotowuje się modelka numer 3, pani Maria. Zapraszamy panią Marię, która prezentuje lnianą sukienkę w seledynowym kolorze. Oczywiście włoskiej produkcji. Bardzo proszę zwrócić uwagę na zmysłowy guzik i cudny kapelutek. Doskonale. Wielkie brawa dla pani Marii. Bardzo dziękujemy. Ach, ten krok modelki, a jaka figura zjawiskowa. Oj, oj, oj. Już widzę, że przygotowana jest modelka numer 4, pani Grażyna. Serdecznie zapraszamy. Pani Grażyna prezentuje ciemnobeżowe, lniane spodnie oraz lnianą bluzkę z ozdobnymi kieszeniami, wyszywanymi subtelnymi cekinami. Całość oczywiście włoskiej produkcji. Ponownie Mediolan na Wolnicy. Wielkie brawa dla pani Grażyny. Tak szarmancko, elegancko zrobić. Super. Super, wielkie brawa. Piękne wydarzenie, mi państwo. Zjawiskowa sytuacja. Ja jestem, no Jezus, rozkochany. Pani numer 6, zapraszamy serdecznie panią Władysławę, która prezentuje długą, czarną suknię z wiskozy we wzory. No i zgadnijcie państwo, jakiej produkcji? Ale oczywiście włoskiej. Cudne te gesty pozdrawiające, prawda? Jak to się pięknie ogląda. Dajcie państwo jeszcze brawa dla pani Władysławy. Dajcie, dajcie, super. Bardzo dziękujemy. No, teraz przed nami troszeczkę na sportowo będzie. Pani Ania, modelka numer 7. Prezentuje biały, lniany komplet składający się ze spodni o zwężonym kroju oraz sportowej narzutki z kapturem na zamek. No super. A jaki ruch sceniczny. No Hollywood, Hollywood, Hollywood. Wielkie brawa. Wielkie brawa na groźny panie. Bardzo dziękujemy pani Janie. Bardzo dziękujemy. No teraz, jaka będzie teraz gracja? Pani Stanisława, modelka z numerem 8. Bardzo prosimy.
Pani Stanisława prezentuje komplet, spódnica z bluzką w czarno-beżowym kolorze. Eleganckie wzory wykonane z wiskos, no i kapelutek do tego równie cudowny. Uwielbiam. Jeszcze brawa poprosimy do pani Stanisławy. Oj, social media oszaleją, jak te zdjęcia wlecą. Co tam się będzie działo? Dziękujemy pani Stanisławie, a ja teraz już zapraszam. Widzę, że gotowa pani Teresa. Pani Teresa, bardzo prosimy na wybieg. Jaka podokadu, jaki luz, co się dzieje? Pani Teresa ma na sobie beżową sukienkę lnianą z ozdobnym motywem korony. A jaka gracja, jaka pewność siebie w kroku. Rewelacja. Wielkie brawa dla pani Teresy. Dziękuję. No i to już ostatnia z pań w pierwszym rozdaniu garderowym. Zapraszamy panią Danutę. Pani Danuta ma na sobie sukienkę lnianą w kolorze oliwkowym z modnymi elementami wystrzępienia. Patrzcie państwo na to cudo. Patrzcie tylko. Ja jestem zauroczony. Po prostu zwariowałem. No weź mnie kochaj. No weź mnie kochaj, człowiek. Wielkie brawa. Dziękujemy. Gratulacje. Czekamy na nasze piękne modelki w drugiej odsłonie. Ja bym tam poszedł tej garderoby, ale tam pewnie siwy dym zaraz będzie. Mieli państwo chwilkę przerwy. Już gotowa? I jakie, jaki tu jest scenariusz? Wie, odejdę, odetchnę na chwilę. No to wracamy, mili państwo, wracamy. Prosimy. Teraz zjawiskowa. Ponownie modelka numer jeden, która występuje dla państwa w długiej sukni bawełnianej. Etniczne wzory z ozdobną kieszenią. I nadal ta boska gracja. Dajcie, dajcie, dajcie brawa! Wolnica, żyjemy! Rewelacja. Przyjmując zaproszenie do tego wydarzenia, nie spodziewałem się, że tak mnie rozkochacie w sobie. Jest, jest. Wolnica rządzi, Mediolan wymięka. Zapraszamy, jeżeli jest tylko gotowa, pani numer dwa. Tam pewnie troszkę dłużej zeszło. Witamy serdecznie. Mili państwo, beżowe lniane spodnie o prostym kroju i do tego biała lniana bluzka z wiązaniem. Piękna modelka numer dwa. No cuda się dzisiaj dzieje. Jak to wszystko wygląda. Jak biżuteria dobrana. Fryzury przygotowane. Makijaże. I ta pewność siebie. Super, bardzo dziękuję. Ojej, ojej, jak to wszystko wygląda. Zwierna sukienka z wiskozy, eleganckie wzory. Oczywiście jakiej produkcji? No włoski, pięknie, pięknie. Metka na plecach pewnie będzie oddane jutro. A jaka biżuteria, i ta swoboda, i ta lekkość. Ach, Mediolan, niech żałuje, że was tam nie ma. Pani numer 4 już widzę gotowa. Lśniąca torebeczka. Zapraszamy serdecznie. Duże brawa państwo. Mili państwo, patrzcie, ale jest spokojnie. No jakie to jest piękne. Zwiewna letnia sukienka z delikatną falbanką, uszyta z wiskozy i wypełniające ją ciało pełnej gracji. Cudo. Dziewięć razy się już dzisiaj zakochałem. Kurde. To jest niemożliwe. Bardzo dziękujemy. Większe życie mi. Bochnia, brawa, wolnica, żyjemy. Te panie tu dla was prezentują te zmysłowe stroje. Modelka numer 6 przygotowa.
Bardzo proszę, zapraszamy. Pani jest troszeczkę onieśmielona, ale ten seksapil, tę koronę, ja się nie dziwię, że pani onieśmielona. Ja też onieśmielony widzę. Szara spódnica z tiulu i do tego sportowa lniana koszula w popielatym kolorze. Ciekawe, czy jest mój rozmiar, bo ja bym poszedł w to. Brawa, 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 mili państwo, brawa. A tu już nam ukradkiem z garderoby wyskoczyła modelka numer 7. W pięknej beżowej spódnicy z tiulu z połączeniem z lnianą bluzką z motywem kwiatowym. I znowu ta spódniczka i ta koroneczka. Oj! Żyjemy, brawa, 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 brawa. Ucztujcie państwo tą ceremonię, bo ona niebawem będzie dobiegała końca. Także jeszcze tylko kilka pięknych pań i kilka pięknych kompozycji. Ślicznie beżowa spódnica z tiulu w połączeniu z lnianą bluzką z motywem kwiatowym. Pani nas serdecznie pozdrawia. My panią całujemy najmocniej jak potrafimy. Bardzo dziękuję. No i kolejny szok modowy w tej chwili. Szok zapraszamy na czerwone dywany. A jak podryguje słodko, a jaką lekkością występuje. Jak to się wszystko ogląda, to do zjedzenia wszystko. Proszę państwa, sportowe błękitne spodnie w połączeniu z koszulą w błękitny prążek. Błękitny prążek. Doskonałe, piękne. Ten dywa powinniście pod sam rynek pociągnąć. To by się wtedy działo. Pewnie wszyscy tu mogli dotrzeć, zobaczyć tak cudne modelki, w tak pięknych strojach. Bardzo dziękuję. Pięknie. Tak, to już jest. Pani, zapraszam serdecznie. Nasza kochana modeleczka numer 9. Dziewczyneczka jak laleczka. A piękny, lniany komplet. Wykończony bawełnianą koroną. Tłumy skandują, no jest, to się będzie w tym roku sprzedawało. To będzie hit, to będzie cud, ale tu się zarobi na tym. Super, bardzo dziękuję. Proszę państwa, ostatnia prezentacja, także niech modelka wejdzie z dużymi brawami. Pełna energia, pełen power. Jest ojaki kulowy, tego nie widziałem. Schowała to pani przede mną. Jak to jest wszystko? Długa lniana spódnica w kolorze fuksji różu oraz lniana bluzka beżowa. Jaka cudna kompozycja kolorystyczna. I do tego te podrygiwania. Jakie to piękne. To co, zaprosimy wszystkie panie, chodźcie jeszcze, wystąpcie jeden, a już nie, ja już, a bieliznę, to chodźcie bieliznę pokażcie. Mili państwo, wielkie brawa dla pan modelek, bardzo dziękujemy za piękny pokaz mody, bardzo miło mi to było poprowadzić. Dziękuję.